Dzień dobry, Jaworzno bez przerwy. To podcast, do którego chcemy Państwa zaprosić, nowy podcast, do którego chcemy Państwa zaprosić. Podcast, w którym będziemy mówić o Jaworznie i oczywiście będziemy dyskutować na temat miasta, na temat tego, co się w nim dzieje i co się powinno z nim dziać. Dzisiaj pierwszy odcinek i pierwszy odcinek oczywiście z gościem, który jest prezydent miasta, pan prezydent Paweł Silbert, jako gospodarz tego miasta. Panie prezydencie, zaczynamy mocno. To znaczy zaczynamy trochę tak jak u Hitchcocka. Spróbujemy wywołać trzęsienie ziemi, a potem zobaczymy, co się będzie działo dalej. Miasto Jaworzno, pierwsze polskie miasto z kopalnią węgla kamiennego, z pierwszą elektrownią. I miasto, które dzisiaj, mówimy w 2024 roku, stoi wobec perspektywy następującej. Ostatnie miasto z kopalnią węgla kamiennego i z ostatnią elektrownią, bo one w świetle tego, co wiemy na dzisiaj, znikną. To znaczy, będą musiały zniknąć. Taki scenariusz jest możliwy. I oby było tak, że faktycznie, jeżeli dojdzie do tego, że będziemy pozbawieni możliwości eksploatacji węgla kamiennego, to daj Boże, żeby kopalnie węgla wchodzące w skład południowego koncernu węglowego były ostatnimi, które zostaną zamknięte. Jest też bardzo prawdopodobne, że Jaworzno, które stoi na energii, będzie ostatnim miastem, w którym zostanie zamknięta elektrownia konwencjonalna, ale mam nadzieję, że w jej miejsce przyjdą nowe technologie, nowe rozwiązania. Jesteśmy też od tego, żeby je kreować i próbować znajdować rozwiązania również na negatywne scenariusze. No dobrze, ale tu już mówimy o tym kroku naprzód, a ja bym chciał porozmawiać o tym, że to są realne zagrożenia, ponieważ elektrownia działająca w Jaworznie, potężny pracodawca. Kopalnia, potężny pracodawca. A mówimy o perspektywie, w której Jaworzno tu i teraz nie ma tych dwóch dużych, ważnych przedsiębiorstw. I co Jaworzno poczyniło, by z tym problemem się zmierzyć? No bo przyjdzie ten moment, kiedy drzwi tych zakładów zostaną zamknięte. Od lat przestrzegam przed tym, żeby nie myśleć, że fundamenty gospodarki miasta są wieczne. Że to, na czym nasze miasto wyrosło, górnictwo i energetyka będą tutaj zawsze. Kiedyś tak nie będzie. I mądrością ludzi, którzy zajmują się miastem, powinno być to, żeby takie scenariusze negatywne przewidzieć i zrobić coś, żeby zapobiec katastrofie. Jakiej katastrofie? Katastrofie długotrwałego i wysokiego bezrobocia, braku perspektyw, braku fundamentów gospodarczych i ekonomicznych miasta. I takim remedium na taką ewentualność z naszej strony było przygotowanie jaworzyńskiego obszaru gospodarczego. To jest potężny obszar, nowa, największa w regionie strefa ekonomiczna. Nowa, największa. Nie największa w ogóle, tylko nowa, największa. Taka, która może dać pracę tysiącom ludzi, kilkunastu tysiącom, lekko licząc, o parametrach zbliżonych do Gliwickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w KSSE i Tyskiej, które, jak wiemy, dają fantastyczne możliwości rozwojowe tym miastom. Podobnie jest z Dąbrową Górniczą, tylko wszędzie w regionie się już te zasoby terenowe, łatwo dostępne, kończą. I my otworzyliśmy taką możliwość. Kilka lat temu postawiłem to może tak na jedną kartę, że albo w tą, albo w tą. To dla wielu ludzi było mało zrozumiałe, niektórzy tego nie akceptowali, ale jestem przekonany, że dla Jaworzna, dla Jaworznian, dla regionu, a nawet i dla kraju, obszar jaworzyńskiego obszaru gospodarczego, taka nowa, największa strefa ekonomiczna w regionie, będzie ratunkiem na wypadek odejścia w niebyt elektrowni, energetyki konwencjonalnej i kopalni węgla. To ja tak muszę tutaj na przekór wyjść, panie prezydencie. No dobra, nie za późno w takim razie? Nie. Bo z tym węglem, no to miasto żyje 100 lat. To jest wiek, prawda? Mhm. Mamy 30 lat tego takiego rozwoju po upadku PRL-u.
i mamy tą już kapitalistyczną gospodarkę i w tym momencie pytanie, dlaczego w takim razie dopiero teraz Jaworznicki Obszar Gospodarczy? Zabrze, które Pan wspomniał, wystartowało kilka lat temu, Gliwice jeszcze wcześniej. Dlaczego Jaworzno z tym projektem rusza teraz? Znaczy teraz, teraz mówimy o tym takie nieco więcej. Obszary gospodarcze nie powstają w 5 minut. To nie jest tak, że ktoś sobie coś wymyśli i natychmiast może to wdrożyć. To są procesy, które trwają przez długie lata. Projekty, przedsięwzięcia, które mają ogromny zasięg, są ogromnym wyzwaniem, nie tylko planistycznym, ale też organizacyjnym i pochłaniają mnóstwo czasu, mnóstwo pieniędzy, przygotowań, pokonania nieprawdopodobnie wielkiej ilości przeciwności, trudności, żeby można było to dopiąć i żeby można było dać ofertę inwestycyjną nowym przedsiębiorcom. Wtedy, kiedy my wspólnie z Sosnowcem, Dąbrową Górniczą, Będzinem prowadziliśmy taki projekt Gospodarcza Brama Śląska, w pewnym momencie Dąbrowa Górnicza się od nas odłączyła i teren Tucznawy postanowiła przeznaczyć na strefę ekonomiczną. I przez wiele lat Dąbrowa się przygotowywała do tego, żeby móc dać ofertę przedsiębiorcom, żeby można było mówić o tym, że ten teren jest przygotowany. My to zrobiliśmy w czasie krótszym. W głowie mojej i moich współpracowników, niektórych, ten obszar Jogu w pobliżu ulicy Wojska Polskiego jest już od bardzo dawna. Tylko po pierwsze, nie było wtedy ani zdolności organizacyjnej po stronie przepisów prawnych, nie było wtedy możliwości rozszerzenia strefy katowickiej, nie było woli ze strefy katowickiej, specjalnej strefy ekonomicznej, żeby Jaworzno zobaczyć jako miejsce o potencjale gospodarczym, rozwojowym. I dopiero ten moment, kiedy zgodnie z rządowym działaniem cała Polska stała się taką strefą ekonomiczną, obszarem, gdzie te strefy mogą być, dopiero dzięki temu, że zmienił się zarząd, prezes strefy ekonomicznej i prezes Michałek, pan doktor Janusz Michałek zauważył, że Jaworzno też jest miejscem, w które warto zainwestować. Dopiero wtedy było możliwe, żeby dopiąć tych szczegółów, ale zanim się to stało, to przez wiele lat musieliśmy pokonać trudności związane z przeprowadzeniem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, z przygotowaniem materiału, które byłyby akceptowalne dla decydentów na poziomie państwa, na poziomie lasów państwowych, na poziomie władz regionu, marszałka, wojewody, instytucji środowiskowych, żebyśmy mogli doprowadzić do tego, że szczęśliwym rozwiązaniem zamieniliśmy się z lasami państwowymi na dobre kompleksy leśne będące w posiadaniu Jaworzna, na teren byłej rekultywacji po terenie poprzemysłowym, jakim jest Jaworzyński Obszar Gospodarczy. Mógłbym napisać książkę o tym. No, książki na pewno, panie prezydencie, tutaj pisać nie będziemy, bo mamy określony czas, więc musimy się w nim zmieścić. Ja sobie tylko wyobrażam, że padnie hasło. Jaworznicki Obszar Gospodarczy równa się Izera. Koniec. Kropka. Nie. Jaworznicki Obszar Gospodarczy równa się bardzo wiele różnych możliwości. Izera jest ogromnie ważnym przedsięwzięciem. Mam nadzieję, że będzie zrealizowane, ale obok Izery... Znaczy, że wpisuje się w założenia unijne, Krajowego Planu Odbudowy, ale oprócz Izery tam jest jeszcze miejsce dla co najmniej kilku dużych podmiotów. Jaworzyński Obszar Gospodarczy to jest obszar około 300 hektarów. Izera zajmuje 100 kilkanaście, więc pozostały teren jeszcze może być wykorzystany. Już wkrótce będziemy mieli... Panie prezydencie, to proszę tutaj w takim razie zaskoczyć naszych odbiorców. Co obok Izery? Mamy 300 hektarów, 100 dla Izery, jeśli oczywiście zakład powstanie, jeśli ruszy, bo myślę, że to będziemy znać odpowiedź na to pytanie w tym roku, chyba na pewno ją poznamy. Co oprócz? Co oprócz? Wszystko to, co się wpisuje w zapisy ustawy, która mówi o tym, że dedykowany Jaworznu, że wszystko to, co jest związane z innowacyjnymi gałęziami przemysłu, związanymi z energetyką, z elektromobilnością,
z czymś, co daje tą wartość dodaną ponad to, co dzisiaj stanowi tą bazę gospodarczą naszego państwa. Polska się musi nastawić na rozwój gospodarczy oparty o nowe gałęzie przemysłu, o przemysł, który będzie innowacyjny. Takie przemysły generacji 4, generacji 5. I tylko na takie możemy tutaj uzyskać akceptację ustawodawcy, który powiedział: dajemy wam taką możliwość, ale pod pewnymi warunkami. I te warunki są zapisane w ustawie. I my je musimy wypełnić, inaczej byśmy nie mogli dokonać zbycia tego terenu. I tylko takie działalności będą promowane. Ja miałem wczoraj bardzo ciekawą rozmowę z przedstawicielami Włoskiej Izby Przemysłowo-Handlowej na temat Izery. Ludzie, którzy są związani z branżą automotive i którzy mówią tak: róbcie co możecie, przekonujcie rząd, przekonujcie Parlament Europejski. Mówię, to nie jest moja rola, żeby broń Boże nie zamknąć tego projektu. Żyjemy w miejscu we Włoszech, w którym zamknięto już X fabryk, które produkowały samochody. Włoski przemysł motoryzacyjny powoli przestaje funkcjonować. W momencie, kiedy grupa Stellantis przejęła Fiata, to są zamykane czasami nobliwe marki, na przykład Maserati i inne. Wycofuje Stellantis niektóre modele samochodów, trochę kanibalizuje ten dorobek Fiata na rzecz swoich marek. Ale równocześnie władze niektórych regionów włoskich zabiegają u firm chińskich, żeby zechciały otworzyć swoją działalność we Włoszech, żeby wprowadzić tą motoryzację chińską, która dzisiaj stoi na wysokim poziomie z nowymi technologiami, nowymi możliwościami na swój rynek, bo to jest ratunek miejsc pracy. No nie chciałbym, żebyśmy tutaj uciekli się w rozmowę o motoryzacji, bo jakby jesteśmy w obiektywie skupieni na Jaworznie i jakby o mieście chcemy rozmawiać, chociaż ja troszeczkę rozszerzę ten kadr i powiem, że chyba cały region stoi przed takim wyzwaniem. To nie tylko Jaworzno dotknie odejście od paliw kopalnych, bo przecież wspomniana branża automotive to są na przykład Gliwice, które mają zakłady produkcyjne, gdzie odbywa się produkcja samochodów. To jest tak naprawdę dla całego regionu spore wyzwanie i tutaj trochę ten szerszy obraz w obiektywie. Jaworzno bez przerwy, może Jaworzno bez przerwy powinno naciskać na region, że razem musimy opracować taką strategię, która pozwoli nam się zmierzyć z dużym kryzysem pod tytułem: przemysł się musi zmienić. Panie redaktorze, już tu dzisiaj mówiłem, że Jaworzyński Obszar Gospodarczy ma znaczenie lokalne, regionalne i krajowe. I tak zresztą jest potraktowane w dokumentach państwa, które w celach KPO, Krajowego Planu Odbudowy, włączyło fabrykę samochodów elektrycznych o mocy produkcyjnej 100 tysięcy samochodów jako kamień milowy do osiągnięcia. I to jest właśnie fabryka Izery. W momencie, kiedy przestanie funkcjonować przemysł oparty na węglu kamiennym, to będzie wstrząs dla naszego regionu. Nie ma co ukrywać, że dla wielu śląskich miast, Jaworzno, to są wpływy podatkowe i zagłębiowskich. Wycięcie dzisiaj przemysłu węglowego i wszystko, co wokół niego funkcjonuje, to są dziesiątki tysięcy miejsc pracy. To będzie... I cały czas mówimy tutaj o wpływach do miejskiej kasy, mówiąc w skrócie, czy do marszałkowej. Do budżetu państwa też. Do budżetu państwa też, a do kieszeni... do portfeli pracowników, dla tych, którzy utrzymują swoje rodziny też przecież. Ludzie mają pracę po to, żeby móc utrzymywać rodziny, żeby móc utrzymywać siebie. Więc bez tych miejsc pracy byłaby ogromna tragedia. Więc my zaproponowaliśmy zastępowalność, zanim się rozpocznie taka tragedia. Żebyśmy teraz stworzyli nowe miejsca pracy, które będą mogły zastąpić te, które będą musiały w przyszłości odejść. Nie czekamy na katastrofę, tylko powiedzieliśmy, będziemy wyprzedzać zdarzenia. I wtedy, kiedy na różnych poziomach, przez różne rządy mówiły, będziemy bronić gospodarki opartej na węglu i polski węgiel będzie funkcjonował, ja mówiłem, bądźmy ostrożni. Nie wierzę w to, że po pierwsze topnienie zasobów, po drugie regulacje unijne nie spowodują, że my od węgla będziemy musieli odejść. Węgiel jest świetnym paliwem. W historii odegrał ogromną rolę,
ale odchodzi w przeszłość. I ten proces nastąpi, choćbyśmy tego bardzo nie chcieli, to się na naszych oczach dzieje. W Europie chyba szybciej. W Europie szybciej niż w innych częściach świata, ale my żyjemy w Europie. I dopóki jesteśmy w Europie, dopóki jesteśmy członkiem Unii Europejskiej, oby tak zawsze było, to jesteśmy zmuszeni do tego, podpisując się pod zobowiązaniami traktatowymi, pod celami, które wyznacza Komisja Europejska, Rada Europejska, Parlament Europejski, żeby te cele realizować. I cel dekarbonizacja gospodarki postępuje. I to się prędzej czy później zdarzy. Ja bym wolał, żebyśmy byli mądrzy przed szkodą, a nie po niej. Ja zaczynałem pracę wtedy, kiedy bezrobocie w mieście było ponad 20%. W szczytowym momencie, pamiętam dokładnie, w lutym 2003 roku, to było 23,2% bezrobocia. To jest nieprawdopodobnie trudna sytuacja dla ludzi, dla miasta, dla regionu, dla państwa. Państwo też łoży później w pomocy socjalnej różnego rodzaju na utrzymanie ludzi, którzy są gotowi do pracy i chcą pracować. Dobrze, panie prezydencie, to teraz bardzo konkretnie. Ile miejsc pracy w przeciągu najbliższego pięciolecia? No dobrze, dekady, niech będzie trochę więcej miejsca. Ile miejsc pracy musi powstać w Jaworznie, by mieć co zaproponować tym dzisiejszym 18-20-latkom? Przypuszczam, że jak wszystko dobrze pójdzie, jak zrealizujemy nasze zamierzenia, to w Jaworznie przybędzie kilkanaście tysięcy miejsc pracy. Ale nie tylko miejsca pracy są ważne. Ważna jest też perspektywa dla tych młodych ludzi. Po pierwsze, żeby to były dobre i stabilne miejsca pracy. Dobrej pracy, która wymaga wyższych kwalifikacji i daje wyższe zarobki. Żeby przy okazji również można było stworzyć bazę edukacyjną wokół tego. Począwszy od szkół zawodowych, techników, branżowego centrum umiejętności, które nam trochę się oddaliło w perspektywie, ale też żeby do nas zawitały uczelnie. Jestem na finiszu rozmów z dwoma uczelniami, żeby utworzyć ośrodki zamiejscowe, ponieważ te branże będą oczekiwały ludzi o wysokich kompetencjach. Dzisiaj to nie będzie prosta praca. Ta praca będzie wymagała niezłych kwalifikacji, więc żeby młodzi ludzie widzieli perspektywę życia w naszym mieście, żeby czuli wyzwania i czuli, że to jest ich miejsce, że tutaj warto zostać, żeby nam nie uciekali, bo demografia jest nieubłagana. Jak nie będziemy mieć dobrej oferty dla młodych ludzi, to ich nie zatrzymamy. Dobre miejsca pracy, zresztą mieszkańcy to bardzo często podkreślają w różnego rodzaju ankietach, na spotkaniach, które robimy, że nie chcą wyjeżdżać za pracą do innych miast, do Katowic. Woleliby pracować i mieć dobrą pracę i stabilną pracę w Jaworznie. Więc to jest właśnie oferta dla ludzi. Kładziemy na stół sensowną i komplementarną ofertę obejmującą rozwój gospodarczy miasta, bezpieczne fundamenty ekonomiczne, ale również wyższy poziom kwalifikacji, wymagań i oczekiwań dla mieszkańców. A przy okazji miasto jest dobre, ciekawe, pełne ciekawostek przyrodniczych, wygodne, rozstrzelone, więc dobrze przewietrzane, atrakcyjne. Panie prezydencie, mamy tą perspektywę, którą pan zarysował. To jest perspektywa, która się wydarzy bądź nie. Wydarzy. Musi się wydarzyć. To się po prostu musi wydarzyć też w tym kontekście, że no, jeśli nie, to co? Jeśli nie, to stagnacja, jeśli nie, to bezrobocie, jeśli nie, to zanikanie miasta. Jaworzno ma ogromny potencjał, żeby się rozwijać. W przeciwieństwie do wielu innych miast wokół nas, które mają ograniczone zasoby terenowe, mają gęstą zabudowę, nie mają możliwości wygenerowania nowych miejsc pracy przez ofertę inwestycyjną w postaci terenów. Jaworzno to wszystko ma. Ma dobre połączenia drogowe, ma linie kolejowe, ma ludzi do pracy, chętnych do pracy i niezłą pozycję w tej chwili. I nie ma tak naprawdę możliwości wykorzystania czegoś, co się nazywa autostrada A4. To się zmieni.
Do tego się będziemy trzymać. Prezydent Paweł Silbert był gościem naszego nowego podcastu Jaworzno bez przerwy. Bardzo Państwu dziękujemy. Zapraszamy do tego, by śledzić przede wszystkim ten podcast. Jego kolejne odcinki będziemy rozmawiać o Jaworznie, o tym, co związane jest z tym miastem, o tym wszystkim, co się w tym mieście dzieje. Zapraszamy też oczywiście do dyskusji, do komentarzy i polecamy, bo bez przerwy będziemy do Państwa wracać i zajmować się Jaworznem. Marcin Rudzki, bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję.